Libertarianie. Karol Sobiecki, Stowarzyszenie Libertariańskie. Ja chciałem pociągnąć ten temat, dlatego że walczycie teraz mocno o swobody obywatelskie. Natomiast to wy zaczęliście, to nie PiS, to wy zaczęliście ograniczać wolność zgromadzeń, bo też majsterowaliście przy ustawie o zgromadzeniach. To wy, tak jak kolega wspomniał, wtargnęliście do redakcji wprost. Były też bardzo dużo podsłuchów, inwigilacja, no to gdzie ta wolność? Dlaczego, czy nie jesteście hipokrytami, jak teraz... Nie jesteśmy hipokrytami. Jeżeli pan spojrzy na tę ustawę i te uprawnienia, które dzisiaj mają służby specjalne, czy chociażby policja, to jest to większe uprawnienia niż we Francji, która jest w okresie stanu nadzwyczajnego. A ustawę inwigilacyjną to zdaje się... Z tego, co wiem, to wy już chcieliście wprowadzić i w takiej samej formie, jak PiS wprowadził. Ale ani nie wprowadziliśmy, ani nie było projektu w Sejmie. Więc proszę nie mówić, że my coś chcieliśmy, czego nawet nie było projektu w Sejmie. To, co zrobił teraz PiS z Mariuszem Kamińskim, jeżeli chodzi o swobodę podsłuchów właściwie dla policji i dla służb, to jest niespotykane w demokratycznych państwach prawa, że każda służba może właściwie dowoli podsłuchiwać bez żadnej większej kontroli. I to jest niebezpieczeństwo dla swobód obywatelskich. Bo my dążyliśmy i dążymy do tego, żeby była kontrola sądowa każdego podsłuchu, a każdy, kto był podsłuchiwany, żeby dostawał tę informację od służb specjalnych, czy od tego, kto wykonywał ten podsłuch. Dzisiaj nikt z nas nie wie, kiedy jest podsłuchiwany, w jakiej sprawie i czy kiedykolwiek był podsłuchiwany. To jest naruszenie standardów państwa prawa. I nie ma kontroli sądowej do tego, faktycznej kontroli. I to jest bardzo niebezpieczne, bo jest ogromna swoboda służb w tym zakresie. I to jest groźne dla praw człowieka.